Sołatycze, pan Arkadiusz Misztal, panie wójcie, w jednej z pana miejscowości, gminy Sołatycze, Jabłeczna. Jesteśmy tutaj dlatego, że w tym roku w Jabłecznej pojawił się nowy chodnik. Tak, jest to remont chodnika, kilkaset metrów, wspólnie ze starostwem powiatowym, zarządem dróg powiatowych. Wykonaliśmy taki remont. Remont dosyć niespodziewany, bo tak naprawdę w tamtym roku, gdy planowaliśmy budżet, to tego remontu nie planowaliśmy. Ale dzięki temu, że inne nasze inwestycje wygenerowały trochę oszczędności, pojawiły się wolne środki w naszym budżecie i dzięki temu mogliśmy to wspólnie z powiatem bialskim, zarządem powiatu wykonać. Jaka tu kwota pracowała? Niewielka, bardzo niewielka, bo to jest tylko remont, to nie jest budowa, także tu już istniał chodnik, tylko że to były płytki takie stare, wiadomo, to już nie spełnia żadnych standardów. Tutaj gmina ze swojej strony wydała około 50 tysięcy, natomiast powiat 20 kilka tysięcy na materiał. Co w planach, jeśli chodzi o Jabłeczną? O Jabłeczną? No nie wiem, czy mogę mówić jeszcze, ale planuję w przyszłym roku zrobić remont tutaj tej drogi w Jabłecznej. Razem z powiatem oczywiście. Dziękuję.